Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj odpowiemy na zadawane przez Państwa pytania. Oczyszczanie. Poruszaliśmy ten temat kiedyś, myślę, że nie do wszystkich dotarło, więc musimy powtórzyć. W czasie oczyszczania możemy się nabawić herksów. Co to jest? Herks jest to objaw zaostrzenia objawów wywoływanych przez toksyny. Może łączyć się z gorszym samopoczuciem, nudnościami, wymiotami. Możemy mieć dziwny, nieprzyjemny zapach skóry, moczu, oddechu. Gorączka może podnieść się nawet do 40 stopni. Dlatego nie należy od razu używać wszystkich suplementów, diety, które mają zdolności oczyszczające. Zaczynać należy od najlżejszych, ziołowych. Później można dojść do tych mocniejszych, głębiej penetrujących i oczyszczających nawet zaległych złogów sprzed wielu lat. Chlorella, glon, zielona, paskudna w smaku substancja. Proszę, prezentujemy. Wygląd przyjemny, ale żeby dzieci nam chciały spożyć chlorellę, bardzo często trzeba używać podstępu i robiąc blendowane owoce i warzywa, wtedy można dołożyć chlorellę. Bowiem samą chlorellę rzadko kto jest w stanie spożyć. Jeżeli chodzi o chlorellę, możemy korzystać z preparatów Grimwaya lub Lavavite. Ważne, żeby preparaty były wysokiej jakości. Można posiłkować się także preparatami pochodzenia chińskiego, bowiem Chińczycy mają bardzo czyste jeziora na wyspach, gdzie jest najczystsza chlorella. Czy trafimy akurat na tą partię, to zależy od szczęścia. Chlorella oczyszcza głównie płytkie magazyny, czyli to, co jest w krwi, częściowo w tkankach miękkich, natomiast nie sięga do głębokich magazynów. Dlatego zaczynamy najpierw od glonów. Spirulina także jest glonem, też oczyszcza z płytkich magazynów, także nie jest smaczna. Młody jęczmień. Preparat niezbyt smaczny, może być gotowy lub przygotowywany po ścięciu młodych kiełkujących nasion. Młody jęczmień jest gorzki, niezbyt smaczny. Dużo smaczniejsze od młodego jęczmienia są młode trawy pszeniczne. Są przede wszystkim słodsze. Czy to będzie kamut, samopsza, płaskórka, to wszystko jedno. Ale będą one słodsze od młodego jęczmienia. I jak to się robiło? Prezentujemy właśnie na tym filmie. Pan Tadeusz Rolnik ścina młode, kiełkujące ziarna. Te zielone kiełki wkłada do wody i puszcza przez swoją Angelę, czyli dwuwirnikową wyciskarkę do soków. Może to być inna wyciskarka, ale gwarantuje to wysoką jakość otrzymanego produktu. Nie mają to być szybko obrotowe urządzenia, tylko wolno obrotowe i wyciskające. I na koniec właśnie spróbowaliśmy wszyscy razem, z gościnnie występującym Robertem Wagnerem, także rolnikiem ekologicznym z rejonu Kotliny Kłodzkiej. Zapraszamy na święta w Wagnerówce. Oczyszczać możemy także preparatami, które uzyskujemy ze skał. Czy to będą skały od naszych sąsiadów za wschodniej granicy, czyli będzie to mumio wszelkiej maści, czy sekret mumio, czy mumio visanto, żywe mumio, czyli preparat płynny, ale gorzki, który należy połączyć z tymi preparatami buteleczkowymi. Trzy szpatułki żywego mumio, chodzi o tą wypłaszczoną końcówkę tego patyczka. Nabieramy płynne, żywe mumio, dodajemy do buteleczki mumio visanto lub sekretu mumio, wstrząsamy i wtedy jest to pełnowartościowe mumio, które należy spożyć na w miarę pusty żołądek. Z dalekich Himalajów możemy uzyskać shilajit, czyli to samo co z Kaukazu, tylko że z innych, bardziej odległych gór. Shilajit jest najlepszy, wyciśnięty z czerwonego i żółtego kamienia.
Głęboko oczyszczającą substancją jest zeolit. I tu jest bardzo ważne, żeby ten zeolit był medyczny, przebadany medycznie. Zeolit jest produktem pochodzenia wulkanicznego, więc jeżeli nie będzie odpowiednio przebadany, może okazać się, że jest radioaktywny. Niektórzy powątpiewają w jego właściwości, mówiąc, że o, używa się tego w oczyszczalniach ścieków. Tak, wtedy nie trzeba badać, może być radioaktywny. Natomiast co innego, produkt medyczny. Zeolit wyciąga dość głębokie zasoby toksyn, także nie radzę od razu zaczynać z zeolitu i wszystkiego razem. Mały odstęp czasowy. Gdy już oczyszczamy zeolitem, boostem można wzmocnić komórki do regeneracji po tym głębokim oczyszczeniu. Zeolitu nie należy stosować, gdy mamy amalgamatowe plomby, ale w tej chwili już chyba nikt nie ma plomb amalgamatowych. Jest to anachronizm. Pierwsze, co mamy zrobić w czasie oczyszczania, to pozbyć się tych właśnie czarnych plomb. Jeżeli ktoś Wam zaproponuje wymianę stawów biodrowego, kolanowego, to tylko i wyłącznie na porcelanowe. W Stanach już się nie stosuje tytanowych. Stany pozbywają się tego chłamu do Europy, szczególnie do Polski. Cudowne wymiany stawów, ale po paru latach metal, wydzielając się do organizmu, powoduje silne bóle głowy. A więc podziękujcie panom ortopedom za stalowe, tytanowe protezy stawów biodrowych i kolanowych. Tylko porcelanowe. Kit pszczeli. Pozyskujemy od zaprzyjaźnionego pszczelarza, ewentualnie ze sklepów ekologicznych. Taką oto garsteczkę, nie garść wielką, tylko małą garsteczkę kitu pszczelego, wkładamy do słoika litrowego szklanego, zalewamy pół litrem spirytusu, chowamy w ciemne miejsce, żeby nie stało na słońcu, mieszamy dwa razy dziennie, i po mniej więcej 7 dniach mamy taką oto substancję. Brązowa u góry i osad na dole. Ten osad możemy wykorzystać po zmieszaniu z masłem, wazeliną do smarowania trudno gojących się ran. Natomiast propolis jest wspaniałym lekiem odtruwającym, a jednocześnie używanym przy chorobach żołądka, całego przewodu pokarmowego, infekcjach dróg oddechowych i rekonwalescencji po ciężkich chorobach, nowotwory i inne draństwa. Następnym głęboko penetrującym oczyszczaczem jest kwas alfa-liponowy. Preparat Neurolipon Mi 600 lub Tiogamma na receptę, ewentualnie inne preparaty, które można kupić w sklepach ekologicznych. To jest coś takiego, kapsułka, nie radzę rozgryzać, jest paskudna w smaku, ale jeżeli mamy dawać małym dzieciom, musimy to podzielić taką kapsułkę co najmniej na 4-6 porcji i podawać z różnymi pokarmami, sokami, trzeba przemycić to dzieciom. Przydawkowanie kwasu alfa-liponowego także nie jest zdrowe, dlatego maksymalnie dorosła osoba 2 takie kapsułki dziennie. Kapsułka ma po 600 mg. Świetne jest połączenie kwasu alfa-liponowego z naltreksonem. Przy leczeniu zapaleń wątroby, uszkodzeń toksycznych, alkoholowych, a także w chorobach nowotworowych. Głęboko oczyszcza i nie patrzeć na to, że na ulotce pisze dla narkomanów i alkoholików w dużych dawkach, 400 nawet do 1000 mg. Natomiast my mówimy o tak zwanych małych dawkach, czyli od 1 do 5 mg. Najlepiej jest jedną tabletkę rozkruszyć, do strzykawki 10-militrowej wsypać, naciągnąć wody przygotowanej letniej. Uzyskujemy mętny mleczny płyn, bardzo niesmaczny. Trzymamy tą strzykawkę w lodówce. I ponieważ w 10 ml jest jedna tabletka, więc 50 mg, a więc w 1 ml mamy 5 mg. I ten 1 ml podajemy wieczorem na łyżeczkę przed snem.
Chyba, że będziecie Państwo w tej małej grupie ludzi, jednego na 100, jednego na 1000, którzy po naltreksonie są pobudzeni, jak nasz sympatyczny kolega, kamerzysta. I wtedy trzeba zacząć podawać to rano. Adaptacja do naltreksonu trwa około 2 tygodni. Po zażywaniu tego preparatu mogą być także dynamiczne sny, ale to wszystko jest do zaadaptowania. Następnym bardzo dobrym ziółkiem jest kolendra siewna. Kolendra siewna służy do głębokiego oczyszczania i tutaj proponowałbym wejść na stronę internetową, bowiem nie chcemy powtarzać tego, co jest ogólnie dostępne, protokół Klingharda. W ten sposób proszę się oczyszczać i dopiero później, po tym płytszym oczyszczaniu, wejść do kolendry siewnej, bo nie chcemy herksów. Następny preparat naturalny to kurkuma. Dzięki zawartej w niej kurkuminie ma olbrzymie zdolności regenerujące, oczyszczające, działa przeciwnowotworowo. Charakterystyczny ciemnożółty, pomarańczowy kolor. Hindusi bardzo dużo tej przyprawy używają, dlatego często ręce mają i skórę takiego koloru pomarańczowego. Ale oni nie chorują na nowotwory przewodu pokarmowego. Chyba że przyjdzie nowoczesna żywność europejska i kończy się okres bycia zdrowym. Następne ziółko to tarczyca bajkalska. Preparat bajkalina, doktor Pokrywka, jest z imbirem. Nie radzę rozpruwać tej kapsułki ze względu na zawartość imbiru, który, jak każdy wie, jest taki piekący, grzejący, rozgrzewa. Takie jest zadanie imbiru. Lepiej połknąć kapsułkę. Z całej suplementacji, którą doradzam pacjentom, nie radzę rozrywać 2 kapsułek. Kwasu alfa-liponowego i bajkaliny. Resztę praktycznie wszystkie można rozerwać i wysypać. Tarczycę bajkalską możemy spożywać albo w postaci kapsułek, albo wywaru z korzenia lub nalewki. Cudowną rośliną jest rokitnik. Cierpki smak, ale zawiera bardzo dużo witaminy C oraz innych minerałów i witamin. Mamy świetnego polskiego producenta tegoż oto preparatu. Zapraszam do zapoznania się ze stroną i wszystkie choroby, które wymagają szybkiej regeneracji, także proszę używać rokitnika. Głębokie oczyszczanie. DMSO, dimetylosulfotlenek. Odpad przy produkcji drewna. Substancja, którą jeżeli kupujecie, ma być CDA, czysta do analizy. Można podawać ją doustnie, smarować skórę lub dożylnie. Podaje się dożylnie od 1, można zacząć od 0,5. 1 nawet do 2-3 gramów na kilogram wagi ciała dożylnie. Tylko wlew ma trwać około 4 godzin. Nie robić samodzielnie, najwyżej lekarze, którzy potrafią to robić. Można DMSO użyć także zewnętrznie, ale w postaci 60-70% roztworu, dodając do niego wody destylowanej, żadnej innej, bowiem inaczej DMSO wprowadzi to, w czym zostało rozpuszczone i ewentualne toksyny, do organizmu. Pić także można. Dorosła osoba 2 razy dziennie po 5 ml, co 4 dni dodać łyżeczkę, aż dojdziemy do 2 razy dziennie po 3 małe łyżeczki, czyli duża łyżka stołowa. Jedna rzecz, która będzie nieprzyjemna, to zapach. Z ust zapach skóry. Niektórzy porównują to do zapachu czosnku, inni do wsiadłego mleka. Kolostrum. Oczyszczanie trzeba zacząć od zmiany flory jelitowej. Najczęstszym problemem są dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Zaczyna się po szczepieniach odra, świnka, różyczka, o czym powiedział dr Wickfield. Chodzi o wirusy odry, które osiedlają się w kryptach jelitowych i to powoduje zaburzenie całkowite flory jelitowej. Do tego stopnia, że
odbija się to na ośrodkowym układzie nerwowym. O bezpośrednich połączeniach przewodu pokarmowego przez układ chłonny z ośrodkowym układem nerwowym, czyli z mózgiem, donosili już rok, dwa lata temu włoscy naukowcy. Czyli można pominąć barierę krew-mózg dzięki układowi chłonnemu, który łączy mózg z przewodem pokarmowym. Żeby rozpocząć pozytywną zmianę w jelitach, trzeba podać dużo bakterii, nie 2-4 szczepy w dużych ilościach, bo znowu będziemy mieli dysbiozę. Na początku będzie dobrze, ale później znowu przegięcie w stronę tych kilku szczepów bakteryjnych. To ma być kilka tysięcy gatunków bakterii, więc siadłe mleko, kiszonki, wszelkiej maści kiszonki, kapusta, burak czerwony kiszony, albo siara, tak zwane kolostrum. Zdarzają się jednak przypadki, że dzieci są uczulone na kolostrum krowie, a nawet kozie. Wtedy z pomocą idzie nam Equamil, czyli siara klaczy. Firma Visanto. Jeszcze nie spotkałem, żeby któreś dziecko, jakiekolwiek dziecko było uczulone na Equamil. Gdy przechodzimy ciężkie choroby, musimy się także regenerować. Bardzo dobrym preparatem zielarskim jest ashwagandha. Wspomaga regenerację, a także zapobiega destrukcji układów, wszystkich układów. Jeżeli chorowaliśmy, organizm jest zmęczony, wycieńczony, musi być zregenerowany. Po oczyszczaniu dodajemy ashwagandę. Jest to taki preparat, który bardzo zwiększa zdolności regeneracyjne do tlenia komórki. Yerba mate. Preparat ostrokrzewu paragwajskiego. Zawiera teofilinę, kofeinę. Kofeiny ma dwa razy więcej niż kawa. Różne minerały i witaminy. Niezbędny przy regeneracji układu odpornościowego. Czy należy się oczyszczać? Tak. Tylko nie robić tego bardzo agresywnie i nie robić tego non-stop. Jeżeli ktoś myśli, że jak się pozbędzie wszystkich toksyn, pasożytów, to będzie cudownie zdrowy. Nie. Jesteśmy miksem różnych żyjątek. Gdyby nie bakterie, które są w naszym przewodzie pokarmowym, bakterie na skórze, we wszelkich otworach naturalnych naszego ciała, umarlibyśmy. To są nasi naturalni obrońcy. Antybiotykoterapia bardzo zaburza tą równowagę biologiczną. Szczepienia bez pomysłu, bez logiki powodują więcej złego niż dobrego. Nie mówię, że szczepienia są złe, ale mają być w odpowiednim kalendarzu szczepień i nie powinny wyrządzać więcej krzywdy niż dobrego. A przede wszystkim powinny być dobrowolne. Jeżeli ktoś jest przekonany o jakiejkolwiek metodzie terapeutycznej, powinien ją stosować. Jeżeli ktoś nie jest przekonany, nie wolno go zmuszać. Powoduje to już samo w sobie efekt placebo, pozytywny lub negatywny. Jeżeli jestem nastawiony pozytywnie, dam placebo, pomaga. Jak negatywnie, zaszkodzi, choćby nawet normalnie nie zaszkodziło. Inne będzie oczyszczanie ludzi chorych, a inne profilaktycznie ludzi zdrowych. Problem, czy jestem zdrowy, czy za chwilę zachoruję, to jest bardzo często cienka granica. Więc należałoby, zanim zachorujemy, prowadzić dwa razy do roku terapię oczyszczającą, delikatną, ziołową, niekoniecznie głęboką. Dziękujemy Państwu, włączamy myślenie, do zobaczenia. I prosimy o komentarze, subskrybowanie i wymienianie się z nami swoimi spostrzeżeniami. Dobranoc.